Drodzy przyjaciele, ja jestem bardzo poruszony tym, co powiedział Rafał. Tym, że po roku mogę znowu być na kampusie i spotkać się z młodymi Polkami i Polakami, którym przy różnych poglądach zależy przecież dokładnie na tym samym, na czym zależy Rafałowi i mnie. Jestem poruszony, że zbieg okoliczności spowodował, że spotykamy się dzisiaj w tym finale kampusu w rocznicę sierpnia 80 roku. Ja mam do was taką prośbę, bo dużo rozmawialiście o edukacji, o przekłamaniach, o fałszywej propagandzie, o niebezpiecznych idiotyzmach zawartych w podręczniku, który ma uczyć o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Żebyście podziękowali temu człowiekowi, który w pisowskich podręcznikach został wymazany, którego w mediach publicznych nie ma, bo został równie brutalnie wymazany. Wielkiego przywódcę tej prawdziwej, pierwszej, jedynej Solidarności. Podziękujcie Lechowi Wałęsie. Zasłużył na to. Nie jest w najlepszym zdrowiu, nie będzie uczestniczył w żadnych uroczystościach, ale uwierzcie mi, te oklaski, te okrzyki, wasze wsparcie dotrze do niego jeszcze dzisiaj. Zrobiliście mu naprawdę piękny prezent w 42. rocznicę jego wielkiego zwycięstwa, które doprowadziło do niepodległości i do demokracji.